spotkanie ma charakter edukacyjny, tak? Chcemy przekazać jak najwięcej wiedzy dotyczącej jeży, dotyczącej zagrożeń, ich behawioru, tego czym my, organizacje, zajmujemy się na co dzień, co musimy zrobić, co możemy zrobić, jak pomagać jeżom. No to też jest taki ukłon dla naszych małych zwiedzających. Można sobie zrobić zdjęcie z jeżem. Jest dużo takich ciekawych atrakcji warsztatowych. Są panie animatorki, które też umilą tym mniejszym zwiedzającym czas. Natomiast oczywiście nie ma żywych zwierząt. One przebywają pod opieką fundacji, które też chronią i opiekują się nimi. 500 kilometrów pokonaliśmy. I naszym celem była palmiarnia, a okazało się, że przy okazji właśnie Dzień Jeża tutaj jest też obchodzony. Dziecko będzie miało chyba tatuaż jeża brokatowy. Pokaż, co tutaj masz. Jeża. Dość spora była kolejka. No ale podoba się, dzieciom się podoba, te rybki szczególnie się podobają. Tam te czerwone, co pływają, te karpiki. A o jeżach udało się już czegoś dowiedzieć? Tak, dowiedzieliśmy się czegoś od jeża, nie? No, że mlekiem na przykład nie można ich karmić, nie, bo tam pisało. Starajmy się tym zwierzakom nie wchodzić w drogę, nie przeszkadzać. Jeży jako zwierzę typowo nocne porusza się w nocy. Jeżeli widzimy jeża w ciągu dnia, to znaczy, że ten jeż jest chory, coś mu dolega, potrzebuje naszej pomocy, ponieważ to zwierzę w ciągu dnia nie wychodzi do ludzi. W pawilonie trzecim odbywa się wystawa plakatów i też stoiska wystawiennicze i warsztaty fundacji i osób, które właśnie w ramach chcą przybliżać tu informację i edukować na temat jeży. No i oczywiście w sali dydaktycznej mamy przygotowany program prelekcji. Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia palmiarni, zarówno dzisiaj w sobotę, jak i w niedzielę. Na wszystkich zwiedzających czekają atrakcje w ramach biletu wstępu do palmiarni. Teraz musimy iść odpoczywać, tak?